Witam Was dzisiaj na moim kanale. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na tak zwane ciastka z makiem. Kiedyś robiłem je w cukierni z jednym takim gościem i się nauczyłem tego przepisu już dawno robić. I pomyślałem, że go dzisiaj go odtworzę i spróbujecie sobie sami go zrobić sobie też w domu. Ja powiem Wam, że mi się udało. Możecie sobie sami go też zrobić i spróbujecie. To jest naprawdę dobry przepis. Ona się nazywa przepis ciastka z maczkiem, ale one się nazywają maczki. Będą z nadzieniem śliwkowym w środku. Zobaczcie sami, jak ja to robię i zapraszam Was na ten film. No i tak jak mówiłem, chciałem Was zaprosić. To będą tak. Mąka tortowa, 650, mąka orkiszowa, którą damy, 120 g cukru, tu mam już przygotowane powidła swoje zrobione, 4 jajka i szczypta soli. I Wam za chwilę pokażę, jak się to robi. No, to teraz odbijamy białko od żółtka. Białko dajemy tutaj, o. Żółtko dajemy tu i tak 4 razy. I sobie jajka zostawiamy. No i teraz zaczynamy się prawie wbawić, żeby nam było tutaj fajnie, żeby się nie bawić maszynką, no to bierzemy miksera taką konstrukcją i dosypujemy po prostu możemy dodać co. Małe ilości sypiemy. Thank you.
A i właśnie nam się udała taka. Zaraz zobaczymy, jaką belza wyszła. Ja to nazywam belza, bo tak naprawdę. O, zobaczcie. Jak ładnie schodzi. No i teraz dodajemy nasze jajka. Cztery żółtka. Jak nie będziecie musieli dodawać jajek, czyli soli, to nie musicie. Ale mówię, jak to woli, ja dodam. Dobrze wymieszać. Myckę. Dlatego taki przyrząd wziąłem, kupiłem sobie. I mąkę orkiszową. Przesiewamy. I mąkę tortową. Delikatnie teraz mieszamy, żeby nam się to nie zważyło. I do tego, bo niektórzy mówią, a dodać mak na wierzchu, posypać, prawda? Ja postanowiłem dać do środka zwykły, suchy mak. O! I tu jest dane 5 łyżeczek maku. Jak będzie za mało, to możecie sobie sami dołożyć. No, mamy takie już przyrządzenie gotowe. Teraz będziemy nakładać. Teraz go posprzątamy troszeczkę tutaj. To odsuniemy. Już zabierzemy. Bierzemy blachę. Bierzemy folię, znaczy tą papier. I do tego będziemy nakładać naszą masę. O, już widać, że
jak robimy, to robimy sobie. Takie. Oto gluty. Tutaj dodamy. Oto taką blachę, którą już mamy przygotowaną. Teraz wkładamy do piekarnika na jakieś 10 do 15 minut i w piekarniku pieczemy do 15 minut na 180 stopni. No i teraz po tych 15-20 minutach wziąłem sobie deskę. Dlatego, że musimy wyciągnąć naszą blachę z ciastkami. Właśnie o to mi chodzi. Zobaczcie. No i tak zostawiamy te ciastka na dokładnie 15 minut, aż one przestygną i o, mięciutkie są. Zobaczycie później sami efekt, co będziemy dalej robić z nimi, ok? No to na razie. No, tak jak widzicie, mamy już następną porcję zrobioną i idzie do piekarnika. Na 15 minut. No i teraz czekamy. No i hej, witam was znowu. Po upieczeniu tych właśnie maczków, one są już zrobione, zobaczcie. To jeszcze nie wszystkie są co tutaj na talerzu, bo jeszcze mam jedną porcję. Z tej porcji myślę, że około 40-50 sztuk wyjdzie nam. A teraz wam pokażę właśnie, o co mi chodziło. Tu mamy powidła śliwkowe ze własnej roboty, dżem. Może następnym razem nakręcę film właśnie też o dżemie, jak będzie ktoś chciał. Myślę, że wam się spodoba. Mamy rękę, jak zwykle. I do rękawa wrzucamy nasze powidła. To odstawiamy sobie. No i teraz zabawa. Najlepsza. Te, co się upiekły. I sobie nakładamy właśnie takie niedużo. I znowu nakładamy. Zobaczcie, jak łatwo, szybko, prosto. Jedni mówią, i tak, co ty robisz? A ja mówię, ciastka. No, pokapło nam.
To jest sama przyjemność właśnie oblizania sobie palca. I nakładamy. I szprycujemy. Nakładamy. Zobaczcie. Łatwe. O, proszę bardzo. Nakładamy, szprycujemy. Kleksik. Kleksik. A my muszę to dzieciom bardzo będzie smakować, bo dzieciaki lubią słodkie. No i właśnie takie o, teraz dokładamy kółeczka odliczonymi sztukami. Klub. O. No, widzę, że jedna sztuka nam zostanie. A to dobierzemy, pani. No i tak jak mówiłem, zostało mi, to są oto te właśnie moje kochane maczki. W cukierni jak robiłem je, pamiętam wtedy z tego przepisu, tam bardzo dużo wychodziło, bo prawie 400 sztuk, ale to w innych proporcjach niż tutaj co wam pokazałem. 4 kostki, 4 jajka, szczypta soli, 120 gram mąki, cukru, 80 gram mąki pszennej, do tego 30 gram mąki tej drugiej i, no i 4 jajka. Myślę, że to jest bardzo dobry przepis, więc jak ktoś lubi bardzo mocno słodkie, a są lubiących ludzi, no to ich zapraszam na taki właśnie kąsek, żeby sobie w domu zrobić. Nie jest to ciężkie, nie jest to łatwe, ale zawsze można sobie popróbować sobie zrobić samemu w domu. Prawda? Ładnie wygląda. No to życzę wam smacznego. Hej, dzięki, żeście byli. Widzieliście, jak ja to robiłem i zobaczcie. Sami teraz zobaczcie, jak to wyglądają te maczki. Możecie sobie samemu w domu zrobić przepisne. Przepis będzie na dole, jak zwykle, podany pod filmem. Będziecie mogli sobie go zrobić samemu, spisać, zrobić wszystko, co będziecie chcieli. Też chcę was zaprosić na moje strony Góry Sole Zwiedzenie Turystyka, Wiadomości na Dolnośląska, Dolnośląska Turystyka. Pamiętajcie, żebyście weszli na te wszystkie trzy strony. Tam na tych trzech stronach są wiadomości turystyczne, gdzie możecie się udać, w jakie miejsca i tak dalej. Pamiętajcie, że tam są korzystne informacje i tak dalej. Będziecie mogli to sobie wszystko zaplanować. I też pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku, też pamiętajcie o łapce w górze.
i dzięki, żeście byli. Jeszcze raz wam wszystkim dzięki, że subskrybujecie mój kanał, że wchodzicie na ten kanał, bo jest prawie 130 osób, a widzę, że już coraz więcej ludzi jest chętnych i mam nadzieję, że będziecie miło mnie oglądać cały czas. Już w następnym filmiku coś jeszcze innego wymyślę. Będzie jeszcze jeden przepis może z ciastkami. Coś słodkiego zrobimy teraz. No, na razie.